Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu jest redaktor WOC z miasta Warsaw. Mnie już się gęba cieszy, bo już będzie się działo. Ja już się cieszę na to, co się działo, na to, co redaktor WOC przygotował, bo ja już widziałem, takie podejrzałem troszeczkę. No dobra, niech i Państwo się ucieszą. Wrzucisz, redaktor? Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, wrzucę za chwilę. Chciałem Państwu pokazać, jak... Nie, czekaj, bo ja się już cieszę. Nie mogę. Chciałem nie. Państwu pokazać, nie jak mogę. Liberalna Ameryka... Nie mogę tego przeczytać. Jak liberalna Ameryka z godnością przyjęła wybór Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest nieprofesjonalne, to jest jak się tak śmiejesz. What in the Alice in Wonderland nightmares is going on right now? All I can say is how fucking dare you. Weź tam pikaj trochę. That man, if you voted for anybody other than Kamala and you live in one of the states that it was, you know, close, or if you didn't vote, f*** you. To co, będzie wypikać niektóre. Go. Pan jeszcze wierzy. I chose family, I chose women, I chose America. Pan wybrał kobiety. How the f*** is this still happening? All I've ever known politically is hatred. I'm done with you. I'm done with you and your mother and your sister. Stwierdził się. Done with all of this. Kurczę. Ale to się rozkręcają się. I'm sorry. To my friend. The history this morning, 5:30 a.m. on Wednesday, that Donald Trump has won the presidency for a second time. Mamy tego, proszę Państwa, dużo więcej, ponieważ wyborcy demokratycznej Ameryki z godnością przyjęli wybór Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym, proszę Państwa, dzisiaj pierwsze klepanie Niemca po kasku. Ja już robiłem takie preklepanie. To było, ty robisz preklepanie. Preklepanie robiłem. Wyborcy Kamali Harris, czyli ci ludzie wykształceni. A zobacz, jaką manteczkę widziałeś. Piękna. Masz też taką? Nie. No bo ty jesteś bez teki. Ja proszę Państwa, mam teczkę taką, ponieważ zdecydowałem się objąć tekę. Mogę to pokazać. Możesz, tak się obejmuje tekę. Proszę Państwa. A ci bez teki nie mają czego obejmować. Smutne. W czasie ostatniego odcinka pokazywaliśmy, jak naśladowaliśmy trochę pana Rafała Sikorskiego, który... Troszeczkę. Nie wiem, czy może wydawca przypomni. Naśladowaliśmy też Hołownię, który płakał i tak dalej. Ja płakał, tak. Jak będzie trzeba, wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Wszystko oddam. Trzymajcie się ciepło. To zrobimy tę robotę. A dzisiaj, proszę Państwa, przyszedł czas na naśladowanie największego z wielkich, samego Donalda Tuska. Proszę teraz uważać, Rafał, naśladuję go. Rafał, chyba wiesz, że jesteś kostropatym, pokurczem, garbusem ze śladowym rozumkiem. Zaraz. Czy ty nazwałeś mnie kostropatym, pokurczem, garbusem ze śladowym rozumkiem? Nie, nigdy nic takiego nie powiedziałem. Ale jak to? Mam to nagrane. Nie powiedziałem niczego takiego i proszę mi tego tutaj nie imputować, bo już pana więcej nie zaproszę. Bo skończymy współpracę. Skończymy współpracę właśnie, proszę państwa. I to był właśnie Donald Tusk. Niech państwo sobie obejrzą, w jaki sposób Donald Tusk działa. Gdyby państwo chcieli naśladować Donalda Tuska, to jest dosyć proste. Po prostu wystarczy się... To jest w drugą stronę teraz może. Sławku, chyba wiesz, że jesteś obrzydliwym, cuchnącym gnomokarłem. Czy ty nazwałeś mnie obrzydliwym, tuchnącym gnomokarłem? Nie, nigdy tak nie powiedziałem. Ale przecież to jest nagrane. Nieprawda. I można tak, proszę Państwa, możecie sobie... Jeszcze też, że współpracę zakończymy. A, tak, no, bo chyba zakończymy... Nie, to ty powinieneś powiedzieć. Nie, ty wtedy, bo ty ja. Jesteś... Bo to, no, to coś i tak, proszę Państwa, mogą no. Państwo w domu, możecie w różnych konfiguracjach, prawda, z jednym, czy tam, z żoną, z kochanką. Można w każdej konfiguracji, to naprawdę rozkręci każdą imprezę.
Proszę Państwa, zrobić Tuska, to znaczy zaprzeczać w żywe oczy, kłamać w żywe oczy. Zresztą niech Państwo sobie zobaczą, jak to wygląda. Bo dobrze, że to dopowiedziałem. No, tutaj są takie filmiki fantastyczne. Proszę Państwa, Szymli, proszę. Nie podlega dyskusji, to nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. To jest Tusk number one. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. No. Podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. No i właśnie, proszę Państwa, ponieważ ten głos, ten uroczy głos kobiecy, który tam Państwo słyszeli, to jest Monika Rutke, moja redakcyjna koleżanka z tygodnika Solidarność. I Monika właśnie zadała to pytanie i w te tarapaty premiera Tuska wprowadziła. I w związku z tym przyboczna... Donalda. Od prasy Donalda, no. Pani Agnieszka Rucińska, ministra, powiedziała Monice, uwaga, cytuję, kończymy z panią współpracę. Na co Monika Rutke się zastanowiła, właściwie jaką współpracę? Czy my, ja tutaj przyszłam na konferencję prasową premiera, jestem przedstawicielką medium nierządowego, więc jak, o jakiej tu współpracy mowa? No, pani Agnieszka Rucińska powiedziała, kończymy współpracę, no i ma już Monika być niezapraszana na te konferencje. Swoją drogą wiąże się z tym taka wątpliwość, jakby co tam robią ci wszyscy inni, którzy pozostali na sali, którzy chodzą nadal dziennikarze na te konferencje. Czy oni jakąś współpracę mają z Nigdy nie nazwałem cię Rafale Kostropa tym pokurciom garbusem. A zobacz, tu jest takie zdjęcie, że jak mogłyby wyglądać konferencje Donalda Tuska. Widziałem, w idealnym świecie. Piękne to jest. Piękne, nie? Piękne. A ja bym chciał coś powiedzieć o przedłużeniach, proszę Państwa, bo też jest ważne. Normalnie było takie powiedzenie, takie dosyć znane, nie takie seksistowskie, trochę niefajne, takie, że takie po prostu mężczyźni tacy niedobrzy mówią, mizogini na przykład, że samochód jest przedłużeniem, u mężczyzny samochód jest przedłużeniem... Ja manteczkę na przykład, fajną manteczkę. Bardzo fajne, no. Ona jest swoim przedłużeniem. No właśnie. I że samochód to właśnie mężczyzna, jak mają kompleksy, nie? Mężczyźni to samochodem sobie przedłużają... On ma kawę, tam stoi kawa. Dużymi. A na przykład wystąpił teraz Radosław Sikorski i był pytany o publicystykę swojej żony, Anne Applebaum, która napisała na przykład, że Donald Trump stosuje retorykę Hitlera. I wtedy powiedział właśnie, że Sikorski powiedział, że żona nie jest przedłużeniem męża. To chyba nawet w Biblii jest tak napisane, że nie jest. No i mi się w Biblii przypomniało, że nim kur trzy razy zapieje, nim kur zapieje, ty się mnie trzy razy wyprzesz. Tak jest. A ten święty Piotr, który się wyparł, to w ogóle się sfrajerzył, bo gorzko zapłakał, a powinien powiedzieć ja? Ja się w ogóle nie wyparłem. Jakby znał, to mógł zrobić Tuska, nie? Nic takiego się nie wydarzyło. Panie Jezu, nic takiego się nie wydarzyło. Nie ma takiej sytuacji. Bo skończymy współpracę. Nie ma takiej sytuacji. Bo skończymy współpracę. No to piękne. Ty cieślo z Nazaretu. Piękne, piękne, piękne. Słuchaj, a ty jesteś z Łodzi, nie? Z miasta Łodzi. A, jestem. Tak, no właśnie. Ty jesteś z Łodzi. I... Tam, gdzie się ludziom wszystkim powodzi. A, tak, słyszałem o tym. No. I chciałem cię zapytać, bo jest kontrowersja pewna, czy Aleksandrów Łódzki jest dzielnicą Warszawy? No bo niby Łódzki, prawda, ma w nazwie. No. A jednak pojechał tam prezydent Warszawy z taką wizytą gospodarską i miał tam taki speech, taką rozmowę ze swoimi sympatykami. I gdzie... Ale kto? Trzaskowski? Trzaskowski, tak. Ten, on tam Warszawy jest, odwiedził, no. Ten Aleksandrów Łódzki. Aha. No i to jest w Łodzi, czy nie? Czy w Warszawie ten Aleksandrów Łódzki? No to nie jest w Warszawie. Nie, bo ja słyszałem, że to dzielnica Warszawy teraz miałaby być, nie? A że nie, bo nie. To jest pod Łodzią. No ja też właśnie to słyszę, bo jak potwierdzasz, to ja też to tak sprawdziłem. Rzeczywiście Aleksander Łódzki nie jest dzielnicą Warszawy. Aleksandrów, nie Aleksander, ty. Aleksandrów, no. Aleksandrów Łódzki nie jest dzielnicą Warszawy. Jest to nawet... Ja mam znajomego w Aleksandrowie. Mogę go pozdrowić? Możesz. Robercik, pozdrawiam cię. No właśnie się tak zastanawiałem, czy ktoś w Aleksandrowie nas... Ogląda, no Robert nas ogląda. Robert, pozdrawiamy cię. No. Ja chciałem jeszcze panią Tosię z Lwowa, bo nas ogląda, pozdrowić. Tosię z Lwowa? No? Koniecznie. Panią Tosię, koniecznie, no. Pani Tosiu, ale ty, a co z tym? Widzimy się. Co z tym? No i ja wypatrzyłem taki wpis, chyba już nieaktualny, gdzie jest napisane w Wikipedii tak, Aleksandrów Łódzki, miasto w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, siedziba gminy wiejsko-miejskiej. Pod względem fizyczno-geograficznym Aleksandrów Łódzki położony jest na Wysoczyźnie Łaskiej. Aleksandrów Łódzki leży na obszarze dawnej ziemi łęczyckiej. No nigdzie tu nie ma napisane, że to jest Warszawa. Nie ma. Chociaż można by tutaj, jak się będzie przerabiać, ma taką, jest takie coś, co łączy Aleksandrów Łódzki z Warszawą, gdzie jest to dzielnica Wierzbno.
Podobno w Aleksandrowie Łódzkim jest Wierzbno. Tu jest ten punkt styczny i może dlatego Rafał Trzaskowski odwiedził Aleksandrów Łódzki z gospodarską wizytą. I tam miał takie wystąpienie bardzo ciekawe, które chciałem ci pokazać. No. Zobacz. On powiedział tak. Zniszczyli tam część tego wymiaru sprawiedliwości. Na szczęście nasi sędziowie byli na tyle twardzi, że się nie dali zniszczyć, ale próbowali zniszczyć ten system. No i tu Rafał Trzaskowski mówi o tym, że byli tam źli sędziowie, którzy próbowali zniszczyć system, ale na szczęście nasi sędziowie powstrzymali to zniszczenie. I ja zacząłem szukać informacji o tych naszych sędziach. Gdzie to jest umocowane? A po co nam nasi sędziowie, jak są sędziowie w Berlinie? W Konstytucji też tego nie ma. W Konstytucji w artykule 178 jest mowa o sędziach, że są w sprawowaniu swego urzędu niezawiśli, podlegają Konstytucji. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej. A niektórzy należą do Justitii, to ja nie wiem, czy to nie jest partia polityczna. To co to są ci nasi sędziowie? No nasi sędziowie to są sędziowie po prostu Platformy Obywatelskiej, ja tak to rozumiem, jeżeli źle to... To są nasza apolityczna sieć inteligentów może być. No. I Wysoki Sądzie, jeżeli źle to rozumiem, to chciałem powiedzieć, że to jest program satyryczny. Nasi sędziowie według Rafała Trzaskowskiego są ich sędziowie, Platformy Obywatelskiej, którzy skazują według preferencji politycznych. Ty byś był skazany. Taki akronim. Ja to wielokrotnie. Rozszyfrowałem, że może to są nachapane antypatyczne stowarzyszenie imbecyli? Może to się też tak rozwijać? No, ty to będziesz siedział już teraz. Ja? Po tym, co powiedziałeś, to ja siedzę siedział. Już. No, ale mi się tam coś jeszcze chyba wydawało, bo właśnie też zwróciłem uwagę na to, że Rafał Zdejmij Krzyż Trzaskowski, ja mam taki pseudonim, słyszałeś, nie? On nie, że Rafał ten właśnie, on jeszcze fajne rzeczy mówi, bo nagle się okazało, proszę Państwa, że Rafał Trzaskowski... Nie umie zrobić. No właśnie, a że Rafał Trzaskowski, proszę Państwa, on ma nowego tego, no, idola ma nowego. I nie zgadniecie Państwo kogo. To jest jego przedłużenie? Nie, to tamtego, drugiego. A, tego pokaż. No pokaż. Ale on ma tego idola, proszę Państwa, od paru dni i nie zgadniecie Państwo, kto jest teraz idolem Trzaskowskiego. To jest fikołek nieprawdopodobny. Salto mortale, proszę Państwa, przez trzy głowy. Proszę posłuchać. Drodzy Państwo, my musimy być jak jedna pięść. Dokładnie tak jak Trump w wyborach prezydencki. Nie! On to powiedział? Tak, powiedział. To nawet sprawdziłem, że to ja nie jest jakaś sztuczna inteligencja, ale on to normalnie powiedział, że Trzaskowski mówi, że oni muszą być teraz jak po prostu jedna pięść, jak Trump muszą być. A przecież ten Trump był dopiero co faszystą był przecież. Nie. Stalinem, Hitlerem, nie? Nie, no, ja myślałem... Radosław Sikorski. To przeczytaj o Trumpie, co Radosław Sikorski, nie? Trump to... Marzec 23. No. Trump miał być wczoraj aresztowany, ale znowu łgał. Co ty mówisz? Marzec 23 roku też. Teraz rozumiem, dlaczego Putin i Trump tak się lubią. Sierpień 23 roku. Byłoby to optymalne zakończenie tej żałosnej sagi. Putin miałby trofeum, Trump nie poszedłby siedzieć. Stany uwolniłyby się od kłopotu. Trumpiści na całym świecie może by zrozumieli, jakimi są frajerami. Napiłem się. Bo to było po tym, jak Trump zażartował na temat wyjazdu do Rosji. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Radosław Sikorski bardzo wiele takich powiedział ciepłych słów w ostatnich latach o Donaldzie Trumpie. Jego żona też powiedziała. Na co Radosław Sikorski, który już chyba dużo przebywa z Donaldem Tuskiem, bo są w jednym rządzie i pewnie dużo przebywają i się też uczyć można od siebie. I Radosław Sikorski powiedział, że ja to chwaliłem zawsze Donalda. Ta, i to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo oni w tym rządzie teraz dostali taki, ta epidemia jest tego, że oni biorą takie tabletki, żeby zapomnieć. Takie czerwone. Nie, takie, te czapeczki mają. No, Żeby zapomnieć, biorą takie tabletki specjalne i natychmiast zapominają, nie? No. I ten na przykład Sikorski wziął cztery od razu, nie? I mówi, ja wielokrotnie wychwalałem Trumpa, nie? Uważam, że zmiana będzie. Wybory mają swoje konsekwencje. Będziemy mieli teraz bardziej mięsisty język, bardziej jednoznaczny i bardziej stanowcze stawianie pewnych ważnych spraw. Proszę przejrzeć na przykład moje wypowiedzi z ostatnich paru miesięcy. Ja wręcz wielokrotnie chwaliłem prezydenta Trumpa. Nie tylko za to, że mówił, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny więcej wydawać na zbrojenia. Chwaliłem także formę stanowczą, dobitną, bo gdy mówiono w języku
dyplomacji do niektórych w Europie nie docierało. A na przykład ja jeszcze ja nie wziąłem tych tabletek. Tak. I ja teraz tak patrzę, ty, ale jak ty wychwalałeś Trumpa, jak ja pamiętam, nie? Co ty mówiłeś, że faszysta, że powinien w Rosji właściwie mieszkać, że pewnie tam ucieknie. Co on w ogóle wygaduje, nie? Ale, proszę państwa, ale polityka Sikorskiego dotycząca na przykład ambasadorów jest broniona, chroniona. Chroniony jest też niejaki Klich, który miał być, jeszcze chyba ma być, to jest ku mojemu zdziwieniu, jeszcze chyba ma być ambasadorem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Beata, może będzie w południowej. Może, no. A Lubecka, pozdrawiamy Beata, w Radio Z zapytała pana Szejnę, który jest wiceministrem, czyli zastępcą jest tego Radka Sikorskiego, zapytała go o tego Klicha. I proszę posłuchać, bo to jest ciekawe w ogóle, niezwykle. Nie? Też w sensie takim tych tabletek, które się połyka. Takim farmakologicznym. Proszę bardzo. I tutaj Beata Lubecka. Beata, pozdrawiam, proszę. Ten Klich 2 lata temu wygłaszał takie tezy, że Donald Trump to jest niezrównoważony i nieszanujący demokracji polityk. Teraz to ma być ambasador Polski w USA. No, na razie w ręce Charles d'Affaires, bo jak wiadomo, prezydent Andrzej Duda nie chce tych nominacji zaakceptować, podpisać. No tak, więc? No. To było 2 lata temu. No ale tam nie, to jest hit. Podobno też z językiem słabo jest, angielskim. Klicha? Tak. Ale proszę państwa, tam z językiem, tam najważniejsze jest obejść. To, że to proszę państwa było dwa lata temu to było, nie? I teraz jak Klich mówił o Trumpie, że jest niezrównoważony i nieszanujący demokracji, to teraz to już jest nieważne, nie? Bo on to mówił 2 lata temu. Ja się chciałem spytać tego Szejny i w ogóle tego rządu, nie? Naszego. Proszę państwa... To się nie odwracaj tak do mnie. Dobra, to do ciebie. No. Proszę państwa, a ty nie reprezentujesz rządu? Ja już zakończyłem spytać. To z tobą rządem. Zakończyli. I proszę państwa, do kiedy to jest ważne na przykład, co się powie? Znaczy, jak 2 lata to już jest nieważne według Szejny? No, 14 miesięcy. Tak? Tak. Ty, a niedługo oni dojdą tam, Tusk powie, że po 10 godzinach, jak się coś powie, to nieważne jest. A, może wiedzieć. Ale słuchaj, jest taki przedstawiciel Polski Uśmiechniętej, Szejna. Który chyba nie wziął tych tabletek. Brawo, Szejna. Brawo, panie ministrze. Jest taki przedstawiciel Polski Uśmiechniętej, który chyba nie wziął tych tabletek, Michał Szczerba. Ty, a mamy jakiegoś do Jachiry? Bo on powiedział tak, miejsce Trumpa jest na śmietniku, w śmietniku powiedział. Chyba zapomniał wziąć te tabletek. Ale do kiedy? Nie, to powiedział tak przed wyborami. Nie, teraz to powiedział. Nie, on to przed wyborami. Przed chwilą jest napisane. Nie, on to powiedział przed wyborami. Internet kłamie jednak. Przed wyborami to powiedział. Teraz to nie. Teraz to, proszę państwa, tylko Niemca po kasku. A pytacie, proszę państwa, o Jachiry. A w zeszłym tygodniu nie daliśmy. No. Bo była na wyjeździe. Trochę robię Sikorskiego, nie? Ale wróciła, jest już z nami i zostanie dziś wręczona. No, zostanie wręczona doktorowi Marcinowi Wojewódce. Wojewódce? Doktor Marcin Wojewódka został pełniącym obowiązki prezesa PKP Cargo już za nowej władzy. Wcześniej już dał się poznać między innymi pracownikom Telewizji Polskiej, kiedy swoją ekspertyzą służył temu, żeby wprowadzić Telewizję Polską w stan likwidacji. I żeby tam można było łatwiej na przykład ludzi zwalniać. Bo tak rzeczywiście jest, że jak wprowadzimy coś w stan likwidacji, to wtedy można dużo łatwiej ludzi wyrzucać. Na przykład wypowiadać umowy, nie konsultować się ze związkami. Czerwony krawat, wypowiadać umowy osobom w ochronie przedemerytalnej, osobom w czasie ochrony macierzyńskiej i tak dalej. No więc dał się trochę poznać, zasłużył się doktor Wojewódka i dostał zadanie, żeby jeszcze więcej ludzi się pozbyć, tym razem ze spółki PKP Cargo. No to i trudne zadanie, został to nie jest łatwe PO, też, nie? Został tym PO, no. PO prezesa PKP Cargo i rozpoczął swoje urzędowanie od wywieszenia na siedzibie firmy wielkiego baneru, na którym było napisane, wiesz co? Nie. Make cargo great again. To tak trochę w języku language. Trochę tak, no. tak. Po czym, jak już zapowiedział, że będzie przywracał świetność, wielkość polskiemu przewoźnikowi cargo. To przywrócił chyba. No to zapowiedział, przygotował zwolnienia grupowe i postanowił się pozbyć 30% załogi PKP Cargo. I rzeczywiście to się prawdopodobnie stanie. Prawie 4000 osób zostanie zwolnionych. No i pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób to zdziesiątkowanie
zdziesiątkowanie firmy, zniszczenie jej możliwości działania poprzez wyrzucenie tak wielkiej ilości pracowników wpłynie na wyniki firmy. Otóż już wpływa. Oto jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, udział PKP w cargo w przewiezionych towarach według masy spadł we wrześniu do 27% całego rynku wobec tam 35% w analogicznym okresie w roku 2022. Czyli tak się, tu się zwalnia, tu się kurczy, ale przywracamy cargo great again. Ale chwileczkę, a Deutsche Bahn, czy nie ma większych udziałów w naszym rynku? Bo po co nam PKP, skoro mamy Deutsche Bahn? No właśnie, po co nam? Po co? Proszę no Państwa, i tak ja, też ten wojewódka się zasłużył, gratulujemy mu. I damy mu Jachirę. Tak, damy mu Jachirę. Również za to, że lubi grać w Tuska. Tuska lubi. No, bo on no. mówi tak, na przykład takie są różne dialogi. Związki zawodowe mówią, w firmie źle się dzieje. Wyrzucono kobietę w ciąży, mimo że jest chroniona prawnie. Wojewódka mówi, my nie zwalniamy kobiet w ciąży. Na to włącza się w to Paulina Matysiak, która też pilnuje tych spraw, mówi, ale zwalniacie kobietę w ciąży, mam dokumenty. Wojewódka na to cyk, po cichu przywraca panią do pracy i potem wychodzi i mówi, związki Matysiak kłamią, wcale nie wyrzucamy pani w ciąży. Bestia skutna ta Matysiak. No. I tak dalej, więc... Czyli on już też umie robić Tuska. Umie już. Dużo umie, osób związanych umie, z rządem albo umie tak zrobił, Tuska. Zobacz, tak, zwalniał działaczy związkowych i mówi tak, to nie robi, prowadzą działalność związkową zamiast pracować. Związki na to mówią, ale takie jest prawo, ustawa o związkach zawodowych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wojewódka mówi, nie walczę ze związkami, walczę tylko z jednym związkiem. Oni mówią, ale to wbrew prawu. A on mówi, ale ja przecież nie walczę ze związkami. Proszę Państwa, ja kocham związki. Tygodnia wędruje do... Wojewódki. Brawo, Wojewódka. A my, proszę Państwa, ja Państwu pragnę powiedzieć, że jednak jest tak, bywa tak, że ten Tusk tam oskarżano, to że ciągle kłamie czy coś, to moim zdaniem on robi przerwy. I on czasem potrafi powiedzieć, co się opiera na prawdzie, proszę posłuchać. To jest niesamowite. To prawda, mówił to przed wyborami, ale jednak Donald Tusk jest po prostu great. Już nie minął już termin nie zdarzy się. Ważności? Nie wiem właśnie, ale posłuchajcie Państwo, to jest hiciorek kolejny. Proszę bardzo, hiciorek. Boli Was cena gazu? Boli Was cena prądu? Boli Was cena benzyny? No, nie ma chyba o czym dyskutować. Chyba nie. Ludzie już nie mają powoli z czego żyć. Więc chcę Wam wyraźnie, to bardzo wyraźnie powiedzieć. Są sposoby i metody, żeby walczyć skutecznie z drożyzną. No, tak jak powiedziałem, ale my ich nie znamy. Władza może kłamać, telewizja może kłamać. To jest hit. Ale liczby nie kłamią. Proszę Państwa, Donald Tusk jeszcze przed wyborami, przed 13 grudnia, kiedy został zaprzysiężony, przed 15 dniem października, mówił wyraźnie. I wyborcy powinni to zapamiętać. Władza może kłamać. To już się zdezaktualizowało. To już jest dawno nieważne. Nie, mi się wydaje, że to akurat się trzyma tego. Telewizja nie może prawda. Kłamać, nie ale... Prawda. Ale liczby nie kłamią. Ale liczby nie kłamią, proszę Państwa. Ja myślę, że bym mógł to sobie puścić tu teraz jeszcze raz, nie? Że boli Was ta cena gazu, czy boli Was ta cena prądu, czy cena... Bo, Panie Tusk, to jest aktualne. Ludzi ciągle boli cena gazu. Ludzi ciągle boli cena prądu. I wy znacie te sposoby, ale chyba o nich zapomnieliście, nie? Czy coś, nie? Czy, ja nie? Znam wiele liczb i one... A on nie używa, nie? Czyli Tusk zna te sposoby, ale ich nie używa. Ty, panie Tusk, weź pan użyj te sposoby, żeby ludziom było trochę lżej może, nie? Jakbyś tak mógł, czy coś takiego. Ty, nie wiem, jest czas, żeby Niemca po... Tak. Weź tego Niemca tak po kasku. To ty. Dobra, ty. No to ja, no. A ja jeszcze puszczę jedną panią. A no ta mi się najbardziej podoba, no. Tam... No, Ameryka świętuje, proszę Państwa. Cieszę się, my cieszymy się razem z nimi. Cieszymy się również z tego powodu, że bardzo, bardzo licznie całymi rodzinami, wręcz gospodarstwami domowymi, całymi miastami, wsiami, przysiłkami, metropoliami nas oglądacie. Prawda? Tak, tak. Oglądacie tak. Nas wszyscy podobno. Podobno wszyscy i piszecie też do nas. Piszecie, no, ja tam parę, jest... Wynotowałem parę właśnie takich fajnych. Na przykład, super program. Ja głosuję na Rafała. Mam, to chyba o mnie no, jest, nie? Nie, to nie podoba mi się. Nie to. Znaczy takie jest, takie wiesz, a nie ma tam czegoś fajniejszego? Jest tu super program, co nowy program to bomba.
I bicepsy są. Dobra, no a ty, ja jeszcze bym miał taki jeden, się chciałem pochwalić, proszę Państwa, bo ja też pamiętam, nie? Brawo, Telewizja Republika, świetne programy, oglądamy Was codziennie, tak trzymać. A ja, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o służbie zdrowia, bo teraz się okazuje, że są potężne kłopoty w Polsce. Super panowie, pani pisze, pani Julia pisze, super panowie, właśnie mnie odprężacie. Teraz? To odrobina mają? Poczucia humoru. A pokaż, jak pani w wygląda. W tych czasach. A nieważne, tu jakiś pan jest akurat na tym. A, okej, okay, ale panią odprężamy. Pozdrawiamy, proszę Państwa, pozdrawiamy Was wszystkich. Służba zdrowia. A co tam w Polsce służba zdrowia? Ma potężne kłopoty. Nas jeszcze pochwalę, zobacz. Tu pani pisze, witam Was serdecznie. Przed chwilą wysłuchałam 3 odcinki saloniku politycznego Rafała Ziemkiewicza. No. I do tej pory przetrwałam. Rafał jest fajny. Tak. No. Mam nadzieję, że Wasz humor będzie przyjemny i lekki. Cieszymy się też z tego powodu, że Państwu pozwalamy przeżyć oglądanie zbyt dużej ilości odcinków programu Rafała Ziemkiewicza. No, bo Rafał to inteligentny. No ale trzy? No, trzy aż Rafał, na raz Rafał nie... to inteligentnie mówi, a nie tak jak my. Ty, a ja jeszcze chciałem Państwu powiedzieć o tej służbie zdrowia w Polsce, nie? Bo w Polsce teraz ze służbą zdrowia nie najlepiej jest. Nie? Tam, na przykład Leszczyna powiedziała, że będą wozić kobiety w ciąży na porody karetkami. Nie? Kto? I tam Leszczyna, ona jest Izabela Leszczyna, ona jest od magii, minister magii. Z Częstochowy jest. Ona jest ministrem magii, bo ona ma różdżkę czarodziejską magii? I tam dotyka. No tam magii i Ministerstwa Zdrowia jest ministrem z Howardu i ten. I proszę Państwa, sobie przypomniałem, bo oni teraz jest taki... Taki jest pomysł, żeby kobiety w ciąży, które mają rodzić, wsadzać w karetki i wozić. Na razie jest tam do 50 km, ale ja myślę, że może być do 200 czy 300. Albo może zrobią jedną porodówkę gdzieś tam, nie wiem, w Białymstoku na przykład i z Wrocławia będą wozić. Nie, a dlaczego nie? Bo przecież to tak, żeby było taniej, nie? Ale mi się przypomniało, jak Arłukowicz, kto on jest teraz w Koalicji Obywatelskiej, a nie zawsze był pan Arłukowicz w Koalicji Obywatelskiej, jak on, proszę Państwa, jeszcze przed wyborami obiecywał konkret numer jeden. Jesteś przygotowany na konkret numer jeden? Nie, ja zacząłem od trzeciego. No, bo wiem, że ja zawsze to tych pierwszych to się nie spełnia. To ja Państwu wrzucę, proszę Państwa, konkret numer jeden Arłukowicz. Po co ja tak pamiętam te rzeczy? Ja się zastanawiam, czy... Bo jest teraz język nienawiści, za który pójdę siedzieć, nie? Ale na pewno, bo ty też. Ale czy nie jest coś takiego, że jak pamięć nienawiści powinni... Ja nie mogę iść siedzieć, ja mam teczkę, ja nie mogę... Ale platformerzy mogliby taką ustawę napisać. Ja tekę. Taką ustawę napisać albo dekret, nie? Że pamięć nienawiści. Ty, jakbyśmy byśmy się schowali do tej teczki przed tymi aresztowaniami, ja nie wejdę. Jest dużo miejsca. Zobacz, są dwie komory. Ty przy tej większej byś mógł. A ja to grubawy jestem, to ja nie wejdę. To tu dociśnie się kolana. No i proszę Państwa, teraz pamięć nienawiści. Uwaga, włączam. Ja myślę, że platformersi zrobią taką ustawę pod tytułem jest pamięć nienawiści, jak ktoś pamięta, to pójdzie siedzieć. No to by się tak. Uwaga, proszę bardzo, co mówił Arłukowicz kiedyś, minister zdrowia? Proszę. Teraz konkret numer jeden. Zniesiemy limity w NFZ-cie dla szpitali. Ja się spóźniam zawsze, już dlatego nie znam. Nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity. Miało być tak pięknie. A po wyborach jest jak zawsze, albo dużo, dużo gorzej. Nie ma żadnych zniesionych limitów, proszę Państwa. Natomiast są zniesionych jest szereg operacji, szereg zabiegów. Ludzie nie mają się gdzie leczyć, likwidowane są porodówki, jest coraz lepiej. Nie wiem, Rafał, czy ty chcesz coś dodać, może chciałbyś zrobić Tuska, może... Nie, czy ja chciałbym zakończyć powrotem do Ameryki. A nie chcesz zrobić Tuska? Do tych strasznych wydarzeń, które się w Ameryce rozegrały. I powiedzieć, że generalnie to my jesteśmy bardzo smutni z tego powodu, co tam się wydarzyło, no bo powróci teraz, powróci faszyzm. Będzie teraz źle, nastąpi katastrofa klimatyczna, na pewno. Co się jeszcze stanie? Jakie to szczęście, że Joe Biden wygrał w roku 2020, bo gdyby wtedy nie wygrał, to może nawet Putin najechałby Ukrainę. Proszę Państwa, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy jednak nie puścili fragmentu z moją ulubioną panią wiceminister, która imponuje mi swoją erudycją, swoimi niezwykle szerokimi horyzontami umysłowymi, a także swoimi skojarzeniami, pani Urszula Zielińska. Czyli nie podpowiadaj mi, to będzie, wiem kto to będzie. Na koniec, proszę Państwa. To będzie Urszula Zielińska. Zgadłem? Z Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska. Głupiego klimatu i kolejny hiciorek śmierdzącego króciutki. Środowiska. Czy nazwałeś środowisko śmierdzącym? Ja nie nazwałem środowiska śmierdzącym, ale mam nagrane.
Proszę teraz uważać, co tu się dzieje, proszę. Znowu Beata Lubecka, ale najważniejsze jest to, co za chwilę powie pani Urszula Zielińska. Proszę. Które są uzależnione od słońca, od wiatru. Energia wiatrowa. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. No tak. Jeszcze raz, proszę państwa, bo być może... Znaczy chciałbym, żeby państwo to zapamiętali i utrwalili sobie. Repetitio mater studiorum est. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Ostatni raz to powiem państwu, tylko żebyście państwo zapamiętali. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, czyli w nocy nie świeci słońce. Ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem. Słońce nienawiści to jest, nie świeci. Mamy dużo wiatru. I jesteśmy smutni. Czy wynika z tego, że jak słońce nie świeci, to wiatr zaczyna wiać? Nie mogę, nie wytrzymam. Jesteśmy bardzo smutni. Chciałem się z państwem pożegnać. Jeszcze kotka ci chciałem puścić na koniec. Puść kotka, no a ja sobie trochę Sikorskiego porobię. Kotek. O. Znałeś tego kotka? A na co chodzi z tym kotka? Że na pożegnanie, tak? No. To nie jest normalny program. Wysoki Sądzie, to był program satyryczny. Jesteśmy smutni. Ja nie chcę iść do więzienia, damy rodzinę. Żegnamy państwa. Nie łapię wielu rzeczy. Mam nadzieję, że państwo łapią. Do widzenia. Weź pomachaj tam. Do widzenia. Możemy tak jak ten kot.